Ostatnie zginęły łapie, gdy żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szabdą odbierzemy. Marsz, marsz do Rosji, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz do Rosji, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączy się z narodem. Dziękuję, proszę usiąść. Nazywam się Marek Kania, jestem radnym seniorem. Na podstawie artykułu 20 ustępu 2c ustawy o samorządzie gminnym otwieram pierwszą sesję Rady Gminy Miasta Bochnia. Pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby pierwsza sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem. Informuję Państwa, że obrady sesji Rady Miasta Bochnia są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i wizję. Uczestnicząc w sesji Rady Miasta wyrażają Państwo zgodę na przetworzenie i upublicznienie swoich danych osobowych w myśl artykułu 6 ustawy 1 litera A oraz artykułu 9 ustawy 2 litera C rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016 roku łamane przez 579 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/E, to jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, to jest tak zwane RODO. W naszym przypadku ustawowy skład rady wynosi 21 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy Bochnia, umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Witam serdecznie przybyłych gości, kierowników jednostek miejskich, komendanta Straży Pożarnej i Miejskiej, przewodniczących zarządów osiedli, pracę, panią urzędnik wyborczą, naczelników wydziałów, przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej, przewodniczącą Civitas Christiana i prezesów spółek miejskich. Witam serdecznie pana burmistrza Koladzińskiego Stefana wraz z małżonką i z córką. Witam zastępcę burmistrza pana Roberta Cerazego. Witam serdecznie wszystkich Państwa, przepraszam tych, których nie wymieniłem, ale wszystkich jeszcze nie znam. Przystępujemy do punktu drugiego. Mianowicie proszę przewodniczącą Terytorialnej Komisji Wyborczej, panią Monikę Dudę, o przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Wyborczej i wręczenie zaświadczeń nowo wybranych radnych.